W 12. kolejce spotkań radomianie zmierzyli się na wyjeździe z liderem tabeli PWSZ Zamość i zgodnie z przewidywaniami niewiele wskórali. W grach singlowych punkty dla broni zdobył Marcin Kusiński, który wygrał oba swoje pojedynki. Zwycięstwo odniosła też radomska para deblowa, którą utworzyli Marcin Kusiński i Artur Kalita. Radomska drużyna przegrała mecz 3-7. Gorzej, że w efekcie radomianie spadli na 9. przedostatnie miejsce w tabeli. Gdyby na takiej pozycji broń zakończyła rozgrywki, musiałaby szukać szansy w barażach. Radomianie rywalizują o bezpieczne miejsce z Wiretem Zawiercie. Właśnie z tym zespołem broń zmierzy się w najbliższej kolejce. Gospodarzem meczu będą radomianie. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 16:00.